Wielu z Was śledzi mnie z powodu filmików, jakie zrobiłam na temat gry Soul Worker i właśnie ten film również jest skierowany do Was. Jeżeli szukacie czegoś nowego, odświeżonego i dynamicznego, to Kurt Spell jest właśnie tą grą. Z powodu braku nowego kontentu na Soul Workerze wielu znajomych zwróciło mi uwagę właśnie na ten nadchodzący tytuł. Kurt Spell jest trzecioosobową grą akcji stworzoną przez KOG, twórców takich gier jak Grand Chase i Elsword Online, a jak już pewnie zdążyliście zauważyć, jest ona inspirowana światem anime. Kurt Spell określa się bohaterów z przeszłości, którzy zostali uwięzieni w wieży bogów podczas wielkiej zmiany, która została nasłana przez złe bóstwo. Aczkolwiek nawet po 400 latach właściwie w niewoli, siła tych starożytnych wojowników została przekazana ich potomkom. Oni z kolei stworzyli organizację, którą nazwali Chase, aby zapobiec opresyjnemu Imperium Świętego Bellatosa. I teraz my, jako nowi członkowie tej organizacji, będziemy walczyć właśnie przeciwko armii Bellatosa, aby uniemożliwić mu szerzenie religijnego dogmatu. Podczas gry będziemy mogli cieszyć się różnymi trybami PvP dzięki inteligentnemu, zautomatyzowanemu systemu dopasowywania. Możemy też wybrać większy niż dotychczas styl rajdów, m.in. wybrać się na walki, które są oparte na questach przeciwko wielkim złym bossom. Twoja rasa czy też rola jest określana przez tak zwaną karmę. Podczas tworzenia swojej postaci musisz wybrać jedną z dwóch dostępnych karm. Są też jeszcze dwie dodatkowe, ale te będziecie mogli odblokować podczas dalszej rozgrywki. Misje dostępne w Kurt Spellu w sumie są różne. Można walczyć z wrogami znajdującymi się w świecie Kurt Spella, czyli tak zwanym PvE, oraz różnego rodzaju deathmatchach, czy przejmowaniu flag, czy też zdobywaniem terytorium przeciwnej drużynie, czyli ogólnie to, co na czym właściwie się skupia ta gra, czyli PvP. Oczywiście grać można zawsze w zespole i razem wyruszać na wspólne misje. 21 lutego rusza właściwie zamknięta beta, którą mam zamiar streamować, w związku z czym jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ta gra w praktyce, to oczywiście Was zapraszam. Dodatkowo, jeżeli nie zdążyliście się zapisać do bety, to mam dla Was klucze do rozdania, właściwie dwa. Gdzie jeden można wygrać poprzez wzięcie udziału w głosowaniu, które znajdziecie oczywiście w opisie filmu, a drugi podczas streama. Na koniec, jeżeli jesteście ciekawi, jak przygotować się do tej gry, to więcej informacji znajdziecie w jednym z moich artykułów na stronie. Dajcie znać, czy już wcześniej mieliście okazję słyszeć o tej grze i czy w ogóle przymierzacie się do spróbowania, że tak powiem, zagrania w nią. Ja oczywiście Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się na streamie. Trzymajcie się, cześć!